Jednym z większych problemów, z którym borykają się kierowcy w naszym mieście, jest ciężki dostęp do informacji na temat parkingów. Nowa zakładka w aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg będzie miała za zadanie rozwiązać problem ze znalezieniem miejsc parkingowych. Będzie działała dokładnie tak, jak działa w telefonie Google Maps, czyli pojawi nam się mapa ze wszystkimi parkingami w mieście, zaznaczonymi normalnie literką P. Klikniemy w to P, tam gdzie chcemy dojechać i aplikacja w telefonie poprowadzi nas już do tego parkingu. Aplikacja jest dostępna na stronie www.klimatycznykolobrzeg.pl, a zakładka parkingi ruszy w najbliższych dniach. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to myślę, że każdy z nas ma przy sobie zawsze telefon. Tak? Nie mamy już takiej mapy papierowej, nie musimy patrzeć na tablicę czy znaczek P. Wydaje mi się, że telefonia komórkowa to jest to, co jest dla nas przyszłością i co zawsze będziemy mieć w telefonie. Kartę mieszkańca mamy w telefonie, parkingi już za chwileczkę będą w telefonie, pod warunkiem, że będziemy korzystać z aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg. Na rogatkach miasta również zadbamy o taką informację, żeby skorzystać z parkingu, wejść na Klimatyczny Kołobrzeg. Jak mówi Ewa Pełechata, nie jest to jeszcze idealne rozwiązanie problemu, ponieważ na tę chwilę aplikacja nie pokaże nam, ile jest dostępnych miejsc parkingowych. Jednak cały czas trwają prace nad tym, aby w przyszłym roku taka informacja była już dostępna.